Broly to prostota rozkładania i składania, a także wiele przydatnych funkcjonalności. W tym modelu ProLogic zastosował zupełnie płaską tylną ścianę, co pozwala nam na wykorzystanie większej przestrzeni w środku. Dzięki temu Commander cieszy wędkarzy sporą objętością. Pojawiły się już jakiś czas temu. Mowa o parasolkach, namiotach parasolkach, tak zwanych brolkach. Producenci, którzy rozpoczęli ten trend, mieli naprawdę nosa i to była bardzo dobra biznesowa decyzja. Ale namiot ten nie jest propozycją tylko i wyłącznie dla karpiarzy. Jednak to ci ostatni są docelową grupą odbiorców. Wie o tym dobrze ProLogic, który do swojej oferty dołączył kolejny namiot z tej serii. To Commander Broly System 60 cali VX3. Namiot ten jest całkiem spory. Zmieszczą się w nim dwie osoby i wędkarskie klamoty. Ale jeśli chcemy zachować maksymalny komfort jego użytkowania, to skierowany jest on raczej do pojedynczego wędkarza. W środku zmieścimy duże łóżko karpiowe, fotel, a i tak zostanie nam jeszcze mnóstwo miejsca na inne graty. Już po jego rozłożeniu otrzymujemy następujące wymiary. Szerokość 280 cm. Długość wewnętrzna od jednego okna do drugiego 210 cm i wysokość 1,40 m. Od pewnego czasu w namiotach tego producenta pojawia się nowy materiał, jakim jest Storm Safe Tex, który posiada membranę klimatyczną o wodoodporności 10 000 mm słupa wody. Jeśli dołożyć do tego solidną podłogę zapinaną na zamki, to poziom ochrony przed deszczem i insektami jest więcej niż dobry. W upalne dni przewiew w namiocie zapewniają 4 okna, 3 jak widzicie na przednim panelu, jedno z tyłu. Wszystkie oczywiście są z moskitierami. Ciekawym rozwiązaniem jest także dwukierunkowy zamek na tym przednim panelu wejściowym, na drzwiach. Za jego pomocą w ciągu kilku sekund można bardzo szybko wyjść, na przykład do brania. Konstrukcja parasolki to nowa, sztywna, zwarta rama wspierana dodatkowymi podpórkami w przedniej części, pomagającymi odprowadzić wodę na boki, a nie za koszulę wychodzącego podczas deszczu z namiotu wędkarza. Niby drobiazg, ale przydatny. ProLogic pomyślał także o dodatkach. Chętnie mogą sobie dokupić opcjonalny panel z moskitiery, pasujący w zamian standardowego frontu Broly. W mojej ocenie namioty typu Broly to dziś propozycja, którą spokojnie można wykorzystać na dwudniowym wypadzie nad wodę, ale również na dużym, czterodniowym wypadzie na taką mocno zorganizowaną zasiadkę. Zmieści wszystko, jest wygodny, spełnia wszystkie standardy namiotów tych oficjalnie dużych, więc jak dla mnie propozycja idealna. Commander Broly System VX3 jest dostępny w polskich sklepach. Jego cena to około 1700 zł.